Dobra. Emon nie będzie zachwycony. Nigdy nie był zachwycony moimi decyzjami, więc. Co to za różnica? Czy to ty, Connor? Słyszę cię! Już idę! Ojcze! Gdzie jesteś? Nie rozumiem. Tak tu zimno. Chcę do domu! Jest tam kto? Ty tam. Widziałaś mojego syna? Ja go słyszę, ale nie mogę odnaleźć. Ta przeklęta mgła sprawia, że kręcę się w kółko. Postaraj się dotrzeć do Orla. To pustka. Wasz gatunek nie umie tu podróżować. Nie bardziej niż we śnie. Ja nie rozumiem. Gdzie mój Connor? Znajdę go dla ciebie, skoro lekkomyślnie dałam słowo. Zostaw to mnie. Nie. Nie, próbujesz wyprowadzić mnie w pole. Nie wierzę ci. Connor! Connor, gdzie jesteś? Well. Connor. Kim jesteś? Czy to przez ciebie ojciec jest chory? Powiedz mi! Natychmiast! Sio, biegnij się pobawić, czy coś? Nie! Jesteś tu, by skrzywdzić ojca! Wiem to! Nie pozwolę ci! Ładny demonik. Na świecie się czas tą swoją raną. Kolejna. Kolejne zwycięstwo. Noise. It's a win! Dobra, a gdzie jest jakiś portal albo coś, nie? Muszę się cofnąć tędy teraz? Chyba tak. Tu. To przez ciebie ojciec jest chory! Pomogę mu! Nie zatrzymasz mnie! Czemu wciąż robisz mi krzywdę? Czemu próbujesz mnie powstrzymać? Dość tych gier. Daj mi to, czego chcę. Intrus! Wypędzę cię stąd! Mogłeś się dziwić tak. Do widzenia. Jedzie mi to kurde. Psuć rzeczy. Wyjdź stąd! Musisz wyjść! Przeklęta ciemność! Czemu nic nie widzę? Czemu nic nie widzę? Jak sobie życzysz? Turu, turu, tu. Ojciec błądzi. Szuka mnie uwięziony w mojej pajęczynie. Tak powinno być. Dlaczego się w to mieszasz? Czemu mówisz poprzez złudzenia? Chodź, porozmawiajmy. Nie. Czas już na ciebie. Nie nalegaj, bo inaczej źle skończysz. O. Nie zdołasz mi się oprzeć!
Nice. Napiszemy sobie jeszcze. Demon. Jewelerium. Nice. Dobrze więc. Koniec sztuczek. Spotykamy się teraz twarzą w twarz. Widzisz moją prawdziwą postać i stoisz w mej domenie. To tutaj jestem najpotężniejsza, a jednak nie mam ochoty mierzyć się z tobą. A i ty nie powinnaś być tak chętna, by zmierzyć się ze mną. Może zamiast tego porozmawiamy? Nie stanę się plugawcem. Nieważne, czego spróbujesz. Jedną duszę już mam w posiadaniu. Nie potrzebuję kolejnej. Nie musisz się tego bać. Chcę tylko porozmawiać. Uważasz mnie za głupią? Wiem, że z waszym gatunkiem nie ma żadnych targów. Cóż, przykro. Dobrze więc? Chcesz potyczki, a więc ją dostaniesz. Zobaczymy, czy twoja moc równa jest twojej bezczelności, istoto. Co? Odporność? Skubana. Chivalerium? O-o. A, jeszcze druga żyła Leriumusa? Nie, nic. Mam cię! Nice. Pum, puru, 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 puru. Mam cię. Okej. Ała, co mi zrobiłaś? Mendo jedno. Zgrozę mi rzuciłaś, o ty kurde. Dawaj życie. I umieraj. I po demonie. Więc to koniec. Connor znów jest sobą. Na szczęście wygląda na to, że niczego nie pamięta.
Podejrzewam, że będziemy musieli wysłać go do kręgu maginów na szkolenie, gdy tylko skończy się wojna. To dziwne uczucie, myśleć o tym chłopcu jak o magu. Jeśli Emon wyzdrowieje, nie wiem, jak mu to wszystko powiem. Izolda nie żyje, choć ocaliła swego syna. Wciąż pozostaje sprawa Jovana. Przeprowadził rytuał, nie oszukał nas. W pewien sposób ocalił życie Conora, choć zabił Izoldę. Nie wiem, co o tym myśleć. Zatrzymamy go, aby Emon mógł zadecydować o jego losie. Jeśli Emon nie wyzdrowieje, los Jovana będzie przesądzony. Co ty na to? Chcesz poznać moją opinię. To ty podjęłaś decyzję odnośnie wykorzystania jego rytuału. Z jakiegoś powodu mu zaufałaś. Uznałem, że będziesz mieć jakieś zdanie odnośnie jego losu. Przydałby ci się do czegoś? Ja bym mu nie zaufał, ale nie ośmieliłbym się mówić memu bratu, co ma robić. Zrozumiem, co chcesz. Dobrze więc. Każę go na razie ponownie uwięzić. Nasze zadanie nie jest jeszcze ukończone. Cokolwiek ten demon zrobił memu bratu, wygląda na to, że darował mu życie. Jest jednak nieprzytomny. Nie powinniśmy go budzić. Bez względu na to, jak dziwnie to brzmi, wyprawa, na którą Izolda wysłała rycerzy, może być naszą jedyną nadzieją. Musimy odnaleźć urnę świętych prochów. Okej, no czekam urnę. Wolałbym nie polegać na zabobonach i legendach, ale Izolda wierzyła, że ta relikwia mogłaby uleczyć Emona, a ja jestem zdesperowany. W Denerim mieszka pewien uczony, brat Genitivi. Od lat próbuje ustalić, gdzie znajduje się urna. Rycerzom nie udało się go odnaleźć, ale może tobie się powiedzie. Ja muszę zająć się odbudową. Życzę ci szczęścia. Stwórca z tobą. Okej. Okay. Seems legit. O, ale ja na końcu level. Nice. Dobra. Tak. Oczywiście, że kradziesz. To potrzebujemy. Cyk. Stata książek. Księga. Dobrze. Tu. Conor. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? To ty mnie uratowałaś. Powiedzmy. Prawie mówiąc, to zrobiła Morrigan. W takim razie muszę jej podziękować. Ojciec zawsze powtarzał, żeby dziękować ludziom, którzy ci pomogli. Szkoda, że nie ma tu mamy. Nikt nie chce mi powiedzieć, jak umarła. Mówią, że dowiem się, kiedy będę starszy. Okej. Okay. Dobra, co ty tam masz, mały człowieczku, co? Goldzik, nice. A czy tylko tyle masz? Nie ma nic, co już można ukraść, dobrze. Dobrze. Korzystajmy z tego, bo... odłamek metalu. Nice. Jakby tylko można po razie pokraść, panie? Tak. Dobra. Ten sobie śpi, niech sobie śpi. Równa błyskawic, spoko. Okej. Teraz tak.
Okej. Nie, tylko raz można pokradać, dobra. Autosavik, noise. Co? Brak miejsca w ekipunku? Okej. Zbyt niski poziom, spoko. Brak miejsca w ekipunku, szlak by to trafił. Kamień życia. Jest jako prezent. Co my tu mamy w ogóle? Żelazny pierścień, kość, stalowe karwasze? Stalowe karwasze, powiedz ty mi. To dla mnie? Naprawdę? O. Robi wrażenie. Kiedy dołączenia? Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Nice. Okej, dobra. Pięknie. Mniejszy zestaw do leczenia ran. Dobra. Zobaczmy, co tutaj ten ma jeszcze. Zrobię to. Co? Brak miejsca w ekipunku? Szlak znowu. Dobra. Dobra, tam jest wyjście. Kamienna figurka smoka. Dobra, to czekajcie. Nie, bo nie mamy tego. Też nie mamy przez smaki Mabari. Co znowu? Co tutaj? Dobra. Kamienna figurka smoka. To być może będzie tu Morrigan. Gdzie jest ta kamienna figurka smoka? Tu. Ciekawe. Słabszy okład liczniczy, okej. Był zgłocący strzał. Kradzież udana. Nice. Właśnie tu było coś jeszcze, nie? Nie. Nope. Denied. Bo nie ta postać. Odłamek metalu. To nie zmienia faktu, że i tak nieźle, dobra. Chyba tych już mamy. Ta nic nie ma. No dawaj. Dawać mi tutaj golda. Nie ma co ukraść, dobrze. Gotowe. Okej. I księga.
guzik. Dobrze, trzeba iść tutaj. Natychmiast. Idę. Amulet Alistara. Elfikorze. Gdzie to jest? To amulet mojej matki. Bez wątpienia. Ale dlaczego nie jest zniszczony? Skąd go masz? Był w zamku Redki, w gabinecie. A, w gabinecie Arla? W końcu jesteśmy tutaj. Więc znaleźć zaraz po tym, jak rzuciłem nim o ścianę. Naprawił go i zatrzymał? Nie rozumiem. Dlaczego to zrobił? Może znaczy, że dla niego więcej niż ci się zdaje. Chyba masz rację. Nigdy tak naprawdę nie rozmawialiśmy, a potem odszedłem tak nagle. Dziękuję. Naprawdę. Ja myślałem, że straciłem go przez własną głupotę. Będę musiał z nim o tym porozmawiać. Jeśli wyzdrowieje, to znaczy kiedy? Kiedy wyzdrowieje? Szkoda, że dostaję to dopiero teraz. Pamiętasz, jak o tym wspominałem? O rany. Przyzwyczaiłem się już do tego, że ludzie mnie nie słuchają. Przepraszam, co mówiłeś? Widzisz ten gest? To ci chyba nie umknęło, co? Okej. Okay. Żarciki. Dobra, co tutaj mamy? Sługa, okej. Okay. Ale wpierw to chyba skrzyneczki, nie? Moc... Lach? Szafka? Pierścioneczek! Mały srebrny pierścionek. Srebrny pierścionek. Neutralność. Ciekawe. Ach, pudło. Pudło. Mniejszy balsamik. Co tu jeszcze jest? Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Długi mieczyk. Księga. Dobra. Bantigen. Dobrze, że uporałaś się z tym demonem. Teraz musimy albo uleczyć Arlę. Wróciłaś. Masz jakieś wieści? Wyzwałeś rycerza Emona do powrotu? Tak, ale zjeżdżają się powoli. Bez wątpienia wojna oraz mroczne pomioty utrudniają im wędrówkę. Nice. Dobra, idziemy już. W takim razie wracam do swoich obowiązków. Wojna domowa toczy się dalej i nie wątpię, że Logena rozwścieczyło to, iż Redcliffe nie zostało jeszcze zdobyte. Powodzenia, moja pani. Jesteś wspaniałą i szlachetną kobietą. O. Mam nadzieję, że sprawy będą się układać pomyślnie. Spoko. Spoko, spoko. Czy mamy miejsce? Nie, nie mamy miejsca, kurde. Dobra, tu my jeszcze sobie wrócimy na pewno. No bo tu w większości byliśmy. Dziedziniec, pierwsze piętro.
Okej, musimy się posprzedawać. To dość mocno nawet bym powiedział. Obóz. O. Teraz, skoro wróciliśmy już do obozu, chciałbym porozmawiać o tym, co się stało w Redcliffe. Myślę, że poszło nam całkiem dobrze, nie sądzisz? Chciałem ci tylko podziękować. Zadałaś sobie tyle trudu, żeby ocalić rodzinę Arla. I udało ci się. Choć łatwiej by było całą sprawę zignorować. Było tyle śmierci i zniszczenia, że... Cóż, cieszę się, że coś jednak udało nam się ocalić. Jakkolwiek mało by tego nie było. Byłem to winny Arlowi. Nie ma za co. Dobrze. Teraz, gdy ciepłą, puszystą część dnia mamy już za sobą, możemy wrócić do rytuału ćwiartowania. O, chwileczkę. Dzisiaj nie jest wtorek, prawda? Wtorek? Dobra. Ty i twoi przyjaciele, że z pewnością spodoba. Dobra, pokaż co ty masz. Balsamiki, okej. W sumie to na chwilę obecną nie jest. Ja z tego w sumie nigdy nie korzystałem, więc mogę sobie to posprzedawać. Balsam skalny. Z runa. Trzeba ją zdjąć. Jeden łuk byśmy sobie zostawili. Dobra. Tarcza Redcliffe. Czy to Morrigan? Też sprzedamy sobie. Malachit chyba był też jakoś nam przydatny. Granat tak samo. Kwarc chyba już niekoniecznie. Mitch Duane'a. Von. Nie chcę tego. Potek nie ma w ogóle. Tamstwo. Okej. Okay. Mogę to wspomnieć. Tarcza króla Marika. Okej, okay, dobra. Spoko. Trochę żeśmy oczyścili. Inwentory. Gdzie jest Leilana? Czy jesteś tutaj? To jest Bełt, więc nie. Okej. To niech jeszcze jest w sumie. 36 siła, kurde. Ile mam siły w ogóle? 32 mam. Nie dobrze, jeszcze trochę brakuje. Dobra.
Ty i twoi przyjaciele. Czy tak, to sobie sprzedajmy też elegancko. I teraz tak. Zaklęcie? Enchantment! Enchantment! Usuń runę, akceptuj, okej. Okay. Zaklęcie? Enchantment! Dobra, paraliżu. Nice. Okej. Teraz tak, tak. O, ja też mam dwie. Też się przydadzą jakieś eksperckie. Przeciwko, nie, to jest przeciwko nieumarłym, to nie. Srebrny rytu, mrocznym pomiotom. Zrobimy sobie tak. Teraz tak. Spowolnienia. A, ty masz dwie na